Rząd przede wszystkim planuje to, aby węgiel był jak najtańszy, abyśmy wrócili do cen sprzed wojny, sprzed tego kryzysu energetycznego. I dzisiaj wydaje się, że tą promocję, którą uruchomiła Polska Grupa Górnicza, czyli 1200 zł wraz z dowozem już do mieszkań węgla, to jest mniej więcej poziom tej ceny, która była przed wojną, czyli około 1000 zł za tonę węgla, czyli nie za te 5 ton, jak to było poprzednio w granicach 15 tysięcy, tylko po prostu około 4-5 tysięcy. Takie ceny były i my takie doraźne działania chcemy prowadzić. Te działania, o których Pan wspomniał, te interwencyjne, one były potrzebne właśnie na czas kryzysu. I my jako rząd oczywiście wszystkie ewentualne kryzysy staramy się gasić i zapobiegać, ale dążymy do naturalnego funkcjonowania, do jak najniższych cen. I nasz program po tych kryzysach jest skierowany na to, aby zarówno się stabilizował rynek, stabilizowały się ceny, stabilizowała się inflacja, która jest problemem całej Europy. Po prostu robimy działania, aby mieszkańcy wrócili do stanu sprzed kryzysu.